Cześć, nazywam się Tomasz Nowak i mówię z Unii Remont z 3 etapu 26 Olimpiady Informatycznej. Zacznę od przypomnienia treści. W tym zadaniu mamy ścianę, która ma n fragmentów oraz i te fragmenty ściany chcemy pomalować na kolor AI, przy czym kolor jest reprezentowany jako liczba całkowita z przedziału od 1 do K. Żeby to zrobić, mamy do dyspozycji dwukolorowe wałki. Mamy ich dokładnie K kwadrat, ponieważ dla każdej pary kolorów mamy wałek o takiej parze kolorów. I teraz wałki możemy używać w taki sposób, że przykładamy do przedziału ściany o długości 2 i o ile kolory się na przemian zgadzają, czyli lewa strona wałka ma taki sam kolor co ten lewy fragment ściany i tak samo z prawej strony, to używamy ten wałek, czyli malujemy tę ścianę tymi kolorami. I każdy wałek możemy wykorzystać co najwyżej raz. Na wyjściu chcemy wypisać, czy się da w taki sposób pomalować całą ścianę. Zobaczmy teraz na test przykładowy. Najpierw mamy liczbę zestawów testowych, a potem każdy zestaw testowy jest opisany w dokładnie dwóch liniach. Najpierw mamy liczbę n, a potem liczbę k. W tej drugiej linii mamy n liczby a i. To jest kolejne kolory fragmentów ścian. I zobaczmy dla takiego pierwszego zestawu testowego, czy się da pomalować całą ścianę. Musimy na pewno pomalować najbardziej lewy fragment. Czyli musimy pomalować jakimś wałkiem takiej przedział długości 2. Podobnie zrobimy z prawym fragmentem ściany. I teraz możemy zauważyć, że potrzebujemy dwóch wałków. Na pewno potrzebujemy dwóch wałków, żeby pomalować tę ścianę. I te dwa wałki mają dokładnie takie same pary kolorów. Dlatego odpowiedzią na ten test jest nie. Ponieważ musielibyśmy użyć ten nasz jeden wałek, a każdy wałek możemy użyć co najwyżej raz. Więc potem nie mamy jak pomalować takiego drugiego fragmentu. Niezależnie od tego, czy ten środkowy fragment malujemy, czy nie. Dobrze, spójrzmy teraz na ten drugi zestaw testowy. Możemy zacząć od pomalowania takiego przedziału. Teraz już nie możemy takiego przedziału pomalować, ponieważ już taka pala kolorów, już zużyliśmy wałek na taką palę kolorów, ale za to możemy pomalować kolejny taki przedział. I teraz podobna sytuacja, nie możemy pokolorować tego przedziału, ale możemy pokolorować taki przedział. Taki wałek jeszcze nie został użyty. Także lewy kolor to jest 3, a prawy to jest 2. Na sam koniec malujemy ten najbardziej prawy brzeg ściany. I to już spełnia nasze warunki zadania, ponieważ pokryliśmy naszą ścianę przedziałami długości 2 i wartości tych przedziałów się nie powtarzają. Czyli odpowiedź to jest tak. Pierwsze po zadaniu ma warunek, że n jest do 20 i jest warte 10 punktów. Drugie po zadaniu, bardzo podobne, ma warunek, że n jest do 40 i jest za 15 punktów. I spróbujemy rozglądać te po zadanie. Możemy, jeżeli mamy jakiś już wybrany zbiór przedziałów elementowych, który pokrywa całą ścianę, to możemy to reprezentować jako taki napis długości n-1, złożony z zer i jedynek. Jeżeli w tym miejscu zaczyna się jakiś taki przedział, to wtedy zapisujemy w tym miejscu jedynkę. Jeżeli się nie zaczyna taki przedział, to pisujemy 0. I w taki dosyć łatwy sposób możemy przedstawić wszystkie możliwe rozwiązania, w sensie pokrycia naszej ściany tymi przedziałami dwuelementowymi. Jest taka dosyć właśnie prosta bijekcja. To znaczy, że można się przeiterować po każdej możliwej masy bitowej o długości n-1. Dla każdej takiej maski, powiedzmy, że to jest taka maska, zobaczyć właśnie, jak wyglądają te przedziały i czy one spełniają warunki zadania. No i to, czy spełnia warunki zadania, znaczy, że każdy taki fragment ściany został pokryty przez przynajmniej jeden taki przedział.
oraz te przedziały, które nam reprezentują wałki, no nie powtórzyły się. To znaczy, że dla każdej pary wartości w tych przedziałach ta para występuje co najmniej raz. Dlatego możemy to zadanie zrobić w zależności od n razy woda n minus pierwszej. No, czy tak naprawdę jest to samo co od n razy 2 do n tej. Co powinno się właśnie mieścić na pierwsze zadanie. Możemy też trochę usprawnić ten nasz program, rozważając oddzielnie wszystkie takie same pary wartości. Na przykład w tym teście przykładowym, w drugim zestawie testu, mamy takie dwie pary, które mają taką samą wartość oraz takie dwie pary, które mają taką samą wartość. A poza tym jeszcze mamy taką parę, która występuje raz oraz taką parę, która występuje raz. Jeżeli mamy jakąś parę, która występuje raz, to od razu mogę powiedzieć, że przykrywam mój napis z tą parą. Mogę bez problemu użyć ten jeden wałek. A jeżeli mam już wiele takich przedziałów o takiej wartości, to ja muszę wybrać, znaczy mogę wybrać dokładnie jeden taki przedział i powiedzieć, że on pokrywa mi w tym miejscu ścianę. I jeżeli taki wybór zrobię dla każdego takiego zbioru przedziałów o takiej samej wartości, to ja wtedy mogę sprawdzić, czy to mi pokrywa całą ścianę, czy nie. Więc planem będzie właśnie w jakiś sposób sprawdzenie wszystkich możliwości. Zauważmy, że jeżeli mamy wiele takich przedziałów, które mają taką samą wartość, no to muszą być oczywiście przynajmniej dwa, bo jak jest jeden, to od razu mówimy, że pokrywają. Więc mamy maksymalnie n na 2 zbiorów tych przedziałów, różne wartości. I możemy potem puścić backtracka w taki sposób, że dla pierwszej pary wartości wybieramy, czy wybieramy pierwszy przedział, czy drugi przedział, czy tak dalej. A później jak to wybraliśmy, no to puszczamy dla kolejnej pary wartości i tak dalej. I zauważmy, że maksymalnie wykonamy dwa typu taki n na 2 razy na operacji. Tak jest. Ponieważ najgorszy przypadek testowy dla tego backtracka jest właśnie taki, że mamy maksymalnie n na 2 takich par. I każda taka para występuje dwukrotnie. No i to wtedy już daje te nasze. Już chodzi na to kolejne podzadanie, to już drugie. Spróbujmy teraz rozwiązać trzecie podzadanie, czyli że n jest do 5000. Będziemy celować złożoność kwadratową. Jak już mamy sobie na wyjściu tę naszą tablicę A, to będziemy chcieli znaleźć taki ciąg wzorynkowy, powiedzmy, że ciąg x o długości n minus 1, który będzie spełniał warunki, na które mu narzucimy. No i przypominam, że jedynka w tym ciągu jest wtedy, tylko wtedy, kiedy w rozwiązaniu, w którym bierzemy te przedziały, no się zaczyna w tym miejscu właśnie jakiś przedział. I chcemy znaleźć, albo raczej chcemy sprawdzić, czy istnieje ciąg zrodynkowy, który spełnia pewne warunki. No i teraz omówię sobie, jakie te warunki muszą być. Nie może być taka dziura z zer. Bardziej formalnie to chodzi o to, że każdy fragment muru musi zostać przykryty. A on może zostać przykryty tylko mocniej przez albo taki przedział, albo taki przedział. To znaczy, że jeżeli na przykład ten fragment muru jest pod indeksem i, to albo zmienna xi musi być zapalona, albo zmienna x i minus 1.
No i taki warunek musi zachodzić dla każdego sensownego i. Czyli mamy, że x1 lub x2 musi być zapalone. I tak samo x2 lub x3. I tak dalej, aż do x5 lub x6 musi być zapalone. Ale to już nie jest koniec warunków, ponieważ chcemy się upewnić, że w naszym rozwiązaniu, w naszym ciągu zerowym, nie będzie dwóch jedynek zapalonych w takich miejscach, no to akurat sobie przykład, w takich miejscach, że te przedziały mają takie same wartości. I to można także zmodelować podobnymi warunkami. Na przykład mamy, że nie możemy zarówno wziąć tutaj tej jedynki, jak i tej. Czyli nie może być x1 lub nie może być x5. I podobnie sytuacja się ma z x2 oraz x6. X2, nie x6. I tak naprawdę chcemy sprawdzić, czy istnieje ciąg zerowy, który spełnia wszystkie te warunki. Przy czym każdy taki warunek to jest, że albo ta zmienna, albo ta zmienna ma być zapalona. Albo odpowiednio ich negację. Czyli można to zapisać w języku 2SAT i następnie odpalić 2SATa i zobaczyć, czy rozwiązanie istnieje. No i teraz właśnie przypomnę działanie 2SATa. Każdy taki nawias, który zawiera w sobie dwie zmienne oraz znaczek lub, będę nazywać koniunkcją. To jest znaczek oraz, takie odwrócone V. A taki znaczek to jest negacja. No, czyli nie B, powiedzmy. I 2SAT, mając znany właśnie taki zestaw koniunkcji, on stwierdza, czy istnieje jakieś przyporządkowanie zmiennych, to znaczy, że czy można przydzielić każdej zmiennej wartość prawda albo wartość fałsz. Oraz jeżeli istnieje takie przyporządkowanie prawdy fałsz każdej zmiennej, no to w takim razie on nam zwraca takie przyporządkowanie dla każdej zmiennej. Zobaczymy, czy tutaj na przykład właśnie istnieje takie przyporządkowanie, dla którego to wyrażenie całe jest prawdą. Moglibyśmy na przykład zmiennej A przypisać prawda, zmiennej B prawda oraz zmiennej C fałsz. Wtedy, jak się podstawi te wartości do tych zmiennych, to otrzymamy 1 lub 1, no, prawda lub prawda, czyli prawda, oraz prawda lub fałsz, czyli prawda, oraz fałsz lub prawda, czyli prawda, oraz fałsz lub prawda, czyli prawda. Czyli to całe wyrażenie jest złożone z samych koniunkcji, które mają, no, które zwracają prawda, więc całe to wyrażenie zostaje spełnione. Jest ono prawdą. No i właśnie chcemy dla dowolnego takiego wyrażenia, które składa się z koniunkcji dwóch takich zmiennych, stwierdzić, czy da się przyporządkować tak zmienne, żeby zwróciło nam prawdę. Zauważmy też, że równie dobrze tutaj mogłoby być B równe fałsz. Wtedy także całe to wyrażenie byłoby spełnione. Żeby rozwiązać 2SATa, będziemy myśleć o tych nawiasach lub jako pewnych wymuszeniach. Bo jeżeli to wyrażenie ma być prawdą, to wtedy jeżeli A jest fałsze, to B musi być prawdą. Oraz na odwrót, jeżeli B jest fałsze, to A musi być prawdą. I to już jest wystarczające, bo tak naprawdę no, muszą nastąpić jeden z trzech przypadków. Albo A jest prawdą i B jest fałszem, albo A jest prawdą i B jest prawdą, albo A jest fałszem i B jest prawdą. Nie możemy dopuścić do sytuacji, gdzie A jest fałszem oraz B jest fałszem, ponieważ wtedy lub z tych dwóch zmiennych jest fałszem i to całe wyrażenie jest fałszem. Więc możemy zapisać właśnie te wymuszenia jako dwie implikacje. Że
Jeżeli nie A, to B, oraz jeżeli B, jeżeli nie B, to A. No i dlaczego to działa? Przypominam, że implikacja działa w taki sposób, że żeby A implikuje B było zdaniem prawdziwym, to wtedy albo A musi być fałsze i wtedy B może być no, czymkolwiek, albo A musi być prawdą i wtedy B musi być prawdą. Nie może być takiej sytuacji, gdzie A jest prawdą oraz B jest fałszem. Wtedy no, zdanie prawdziwego nie może wyniknąć zdanie fałszywe, więc A implikuje B jest wtedy fałszem. I no, można albo zrozumieć, tak jak przed chwilą powiedziałem, dlaczego to jest poprawne, albo właśnie sprawdzić na wszystkich czterech możliwościach, których nie jest dużo, że to rzeczywiście działa. Że to wymuszenie, że jeżeli nie A, to B, jest tak naprawdę równoważne tym, że jeżeli A jest fałsze, to wtedy wymagamy, żeby B było prawdą. I teraz w jaki sposób wykorzystamy te implikacje? My je zapiszemy jako graf skierowany. Dokładnie w takiej formie, gdzie z wierzchołka nie A będzie szła krawędź do B. Więc zrobimy to w taki sposób, że każdą zmienną w naszym grafie zareprezentujemy jako dwie zmienne. Jako A oraz nie A, oraz powiedzmy, że naszą zmienną B zareprezentujemy jako zmienną B oraz nie B. I jeżeli mamy takie wyrażenie, to dodajemy dokładnie takie dwie krawędzie z tych dwóch zmiennych. Czyli z nie A będzie nam szła krawędź do B oraz z nie B będzie szła krawędź do A. I możemy tak zrobić dla... możemy dodać takie dwie krawędzie dla każdego takiego nawiasu. I wtedy przyjrzymy się takiemu grafowi i stwierdzimy, jak wyznaczyć już takie rozwiązanie. Ja jeszcze narysuję właśnie taki graf dla tego przykładu. W pierwszym nawiasie mamy krawędź z nie A do B oraz z nie B do A. W drugim nawiasie mamy krawędź z nie A do nie B oraz z B do A. W trzecim mamy z nie C do A oraz z nie A do C. Oraz w czwartym mamy z A do nie C oraz z C do nie A. Więc dokładnie tak właśnie będzie wyglądać ten graf. I teraz jak sobie zapiszemy wartości, które przyjmują te zmienne, na przykład jak zmiennej A przypiszemy wartości true, jak B true oraz C false, to wtedy pod każdym wierzchołkiem zapisałem, jaka będzie wartość tego wierzchołka. Tak, jeżeli pod A jest jedynka, to wtedy pod nie A zapisuję nie jedynkę, czyli 0. No i podobnie zapisuję, jeżeli na przykład C to jest 0. Tak, jeżeli C to jest 0, to wtedy pod nie C zapisuję 1. I w takim grafie musi zostać spełniony warunek, że jeżeli mam jakąś krawędź z x do y, powiedzmy, to wtedy nie ma żadnej takiej sytuacji, gdzie jest krawędź z jedynki do 0. Czyli tak naprawdę jedyne trzy sytuacje to jest z 0 do 0, 0 do 1 oraz 1 do 1. No po prostu dlatego, że ta krawędź oznacza właśnie implikację. A implikacja no, nie pozwala na taką sytuację. I widzimy, że ten graf spełnia takie warunki. I my teraz właśnie będziemy chcieli stwierdzić, jak pozyskać te przypisania zmiennych z takiego grafu. I żeby to zrobić, zacznę od dosyć prostej obserwacji. Zauważmy, że jeżeli wierzchołek x oraz nie x leżą na jakimś cyklu, to wtedy szukane przypisanie zmiennych nie istnieje. Ponieważ jak mamy cykl w tym naszym grafie, to się okazuje, że wszystkie wartości na tym cyklu muszą być takie same. Gdyż jak się znajduje jakaś jedna jedynka w tym cyklu, to ponieważ te krawędzie oznaczają implikację, to po jedynce
może się znaleźć tylko jedynka. I to będzie zachodzić cyklicznie, więc w końcu wrócimy do punktu wyjścia i wszędzie mamy jedynki. A jeżeli mamy wszędzie zera na cyklu, no to także jest warunek spełniony, że na cyklu są wszędzie takie same wartości. Czyli powtarzając, jeżeli 2SAT znajdzie jakieś przyporządkowanie zmiennych, to dla każdego cyklu, jaki się przypatrzymy w naszym grafie, to wszystkie wartości pod tymi wierzchołkami 0,1 będą identyczne. A teraz, jeżeli mamy jakieś rozwiązanie, załóżmy, że mam jakieś rozwiązanie oraz x oraz nie x leżą na jednym cyklu, to wtedy, ponieważ mają takie same wartości, to następuje, że x jest równe nie x, a to prowadzi do sprzeczności, ponieważ musi zostać zachowany warunek, że dla każdej zmiennej, powiedzmy a oraz nie a mają różne przypisane wartości. Czyli to znaczy, że na starcie, jeżeli w naszym grafie widzimy cykl, który zawiera wierzchołki x oraz nie x dla jakiejś względnej x, to od razu możemy przerwać działanie 2SAT-a i powiedzieć, że rozwiązanie na pewno nie istnieje. Jest to na pewno warunek konieczny, w sensie to, że nie istnieje x oraz nie x na jednym cyklu. Jest to warunek konieczny na istnienie rozwiązania, a się też okaże, że jest to warunek dostateczny. I właśnie przy dowodzie tego, że to jest warunek dostateczny, to także powiem, jak przyporządkować te zmienne, jakie przypisać te zmienne. Bo zwróćmy uwagę na to, że warunek, że x oraz nie x leżą na jednym cyklu, jest równoważny z warunkiem, że te zmienne należą do jednej sieci niespójnej schodowej. Bo to właśnie taka jest definicja sieci niespójnej schodowej, że istnieje, że dwa wierzchołki są w jednej sieci niespójnej schodowej wtedy, tylko wtedy, kiedy istnieje jakiś cykl, który je zawiera w sobie. Więc na starcie możemy uruchomić algorytm na sieci niespójne schodowe i wtedy dla każdej zmiennej x sprawdzić, czy należą do tej samej sieci niespójnej schodowej. Jeżeli należą te dwa wierzchołki dla zmiennej x, to wtedy od razu stracamy, że nie istnieje takie przypisanie zmiennych. A jeżeli dla każdego x się okaże, że są w różnych sieci niespójnych schodowych, to wtedy już łatwo możemy powiedzieć, jakie ma być przypisanie właśnie tych zmiennych. Bo jeśli już puściliśmy algorytm na sieci niespójne schodowe, to zazwyczaj taki algorytm zwraca nam taką tablicę. Nazwę ją tablicę numer od wierzchołka. I co taka tablica oznacza? To nam zwraca numer sieci wspólnej schodowej, w której należy ten wierzchołek. Przy czym te numery sieci wspólnej schodowej zostały użone w taki sposób, że one spełniają, są tak jakby pewnym sortowaniem topologicznym. Bo jak mamy sobie jakiś graf i mamy sobie jakieś takie sieci wspólnej schodowe, graf sieci wspólnej schodowej właśnie mamy, czyli w każdej takiej sieci wspólnej schodowej mamy jakieś sobie cykle, to algorytm na sieci wspólnej schodowej numeruje te sieci wspólnej składowe w taki sposób, że jeżeli istnieją jakieś krawędzie między sieci wspólnej składowymi, czyli inaczej mówiąc, istnieje taka parę wierzchołków, że jeden jest w tej sieci wspólnej składowej, drugi jest w tej sieci wspólnej składowej oraz istnieje krawędź między nimi, to wtedy ten, do którego idzie krawędź, ma większy numer niż ten, z którego wychodzi ta krawędź. No i zawsze wiadomo, że takie przypisanie numerów istnieje, ponieważ no to jest skrywany graf acykliczny, ten graf sieci niespójnych schodowych. Więc będę teraz zakładać, że mamy jakiś algorytm na sieci niespójnych schodowych, które nam zwraca nie tylko przypisania danego wierzchołka, do której należy sieci niespójnych schodowej, ale także będę korzystać z tej informacji, że te numery sieci niespójnych schodowych tworzą sortowanie topologiczne w grafie sieci niespójnych schodowych, w DAG-u sieci niespójnych schodowych. Ok,
Czyli co to znaczy? Patrzę sobie na wartość x i spojrzę na numer x od wierzchołka x oraz numer od wierzchołka nie x. I jeżeli numer od x jest mniejszy od numeru nie x, to wtedy wartość wierzchołku x, zmiennej x, ustawiam na fałsz. A jeżeli ten warunek nie jest spełniony, czyli jest coś takiego? Bo przypominam, że już sprawdziliśmy, czy jakieś dwa numery są takie same. Więc następuje tylko to, że jeden jest mniejszy, albo jeden jest większy od drugiego. Jeżeli to następuje, to wtedy na odwrót. Przypiszę zmiennej x wartości 1. I mogę wykonać takiego jednego prostego fora. I według tego ifa przypisać albo wartość 0, albo wartość 1. I ja już twierdzę, że to jest poprawne przypisanie wartości do zmiennych. Już możemy zwrócić taką tablicę wartość. Razem z informacją, że takie przypisanie jest poprawne. No i właśnie teraz udowodnię, że taki w sumie bardzo prosty algorytm jest poprawny. No tak, bo w tym algorytmie tak naprawdę w dosyć łatwy sposób budujemy graf, odpalamy na nim algorytm sieci niespójnych składowych i w jakichś, nie wiem, 3-4 liniach korzystamy z tego, co nam zwrócił algorytm na sieci niespójnych składowych, czyli tablicy numer. Dobrze, to teraz skupię się właśnie na tym, żeby wykazać, że ten algorytm, to przypisanie według tego ifa jest poprawne. Wystarczy, że wykażę, że nie ma takiej sytuacji, gdzie istnieje taka prawie szoków połączona krawędzią, że tak naprawdę jest krawędź z jedynki do zera. Przy czym przypominam, że już wyznaczyliśmy tablicę wartość właśnie na podstawie tej tablicy numer. Więc zakładamy sobie, że pod danym wierzchołkiem jest wartość 1 albo 0, zależnie właśnie od wartości tego wierzchołka, od tej tablicy. Tutaj wcześniej miałem, że a jest równe 1, b jest równe 1, c jest równe 0, to wtedy pod a zapisywałem 1, a pod nie a zapisywałem nie a, czyli 0. I tak samo pod b oraz nie b. Pod C zapisywałem 0, a pod C zapisywałem 1. I ja chcę właśnie udowodnić, że nie ma takiej sytuacji, że jest krawędź z jedynki do zera. Ja twierdzę, że to jest już wystarczające, dlatego że jeżeli nie ma takiej sytuacji, to wtedy każda implikacja jest prawdziwa, czyli każdy nawias w tych klauzurach został, no każda klauzura została spełniona. Dobrze, żeby to udowodnić, my ponownie skorzystamy z tablicy numer, tylko że tym razem właśnie w dowodzie. Ale przed tym przypomnę, że ten graf ma postać taką bardzo symetryczną, bo jeżeli istnieje krawędź z x do y, to istnieje też krawędź z nie y do x, przepraszam, z nie y do nie x. I wtedy, ponieważ y ma wartość 0, to nie y ma wartość 1, a ponieważ x ma wartość 1, to nie x ma wartość 0. Ok, i teraz tak. Mamy, że x ma wartość 1, czyli w takim razie numer od x, on musiał być większy niż numer od nie x. Także podobnie mamy z y. Numer od y musi być mniejszy niż numer od nie y. I teraz mamy krawędź z x do y, czyli numer z y nie może być mniejszy niż numer z x. Może być równy, ponieważ mogą być w jednej sieci niespójnej składowej, ale no nie może być mniejszy, ponieważ jak sobie zapiszemy te wierzchołki
jakby tak na osi, no to to jeżeli nie są główne numery, no to idzie krawędź tak naprawdę tylko w prawo, czyli te numery rosną. Ok? Czyli to, że istnieje tak krawędź, już nam daje warunek, że numer od x jest mniejszy równy numer od y oraz podobnie z tej strony. Numer od nie y jest mniejszy równy numer od nie x. Ja twierdzę, że już z tych czterech nierówności wychodzi nam sprzeczność. No, spróbujmy właśnie zacząć od numer nie x i po kolei aplikować każdą z tych nierówności. Co my otrzymujemy? Numer nie x jest mniejszy od numery od x, co jest mniejszy równy, tak czyli to było to, co jest mniejszy równy numer od y, co jest ściśle mniejszy od numer nie y, co jest mniejszy równy numer od nie x. Trochę zaczęło mi się nachodzić, ale i tak widać, że otrzymaliśmy sprzeczność, ponieważ mamy, że numer od nie x jest ściśle mniejszy od numer od nie x. No to jest jakaś głupota, no bo to są dwie takie same wartości, tak? Czyli to nie może zachodzić. Czyli te wszystkie nierówności razem nie mogą zachodzić, a te nierówności wzięły się z konstrukcji grafu oraz z tego, że założyliśmy, że jest takie przypisanie. No, czyli w skrócie, tak nie może być, nie ma takiej sytuacji. Bo inaczej jest sprzeczność i wtedy no, nie mogłoby nam znaleźć takiego rozwiązania. Więc ten algorytm jest poprawny. Przydałoby się jeszcze wspomnieć o implementacji. W momencie, kiedy dodajemy nową zmienną do naszego dwusata, to możemy przydzielić dwie kolejne liczby całkowite. I wtedy, jeżeli mamy jakiś wierzchołek V, to wierzchołek odpowiadający negacji z tej zmiennej V kryje się pod numerem V XOR 1. Dlatego, że po prostu wystarczy zmienić parzystość tej liczby. A XORowanie przez jedynkę to zmienia ten na mniej znaczący bit. Czyli właśnie parzystość. Więc można w taki sposób łatwo stworzyć no, 2n zmiennych o numerach od 0 do n-1. No i w takiej formie zazwyczaj pewnie przyjmuje no, wierzchołki akurat na silnie spłonie schodowe. Jak już otrzymamy te silnie spłonie schodowe, to wtedy można łatwo się przeiterować po każdej zmiennej. Dlatego, że jak mamy i tą zmienną, no to wtedy numery wierzchołków to jest kolejno 2i oraz 2i plus 1. I dla niej sprawdzamy, jakie mają być przypisane te wartości, tak? Czyli sprawdzamy numer od 2i i jak on się ma w porównaniu z numer od 2i plus 1. Dla każdego i z przedziału od 0 do n minus 1. To teraz powtórzmy jeszcze raz, jak te warunki wyglądały. Mamy sobie ten ciąg A i chcemy ograniczyć nasz ciąg binarny x pewnymi warunkami. I musimy wymusić, że wśród dwóch kolejnych takich wartości przynajmniej jedna z nich to jest jedynka. Czyli mamy łącznie n minus 2 takich par, że xi lub xi plus 1. A poza tym, to jeszcze nie chcemy w naszym rozwiązaniu mieć dwóch przedziałów, które mają taką samą wartość. Tutaj właśnie powyżej zapisałem sobie, jakie to mogą być przedziały, które mają taką samą wartość. Na przykład takich niebieskich jest 3. To w takim razie łącznie trzeba dodać 3 po 2 klauzul takich, że indeksy początków tych przedziałów nie mogą być jednocześnie zapalone. Czyli, że właśnie nie xi lub nie xj.
I robimy to właśnie dla każdej pary wartości. I ponieważ jak mamy x takiej samej wartości, to dodamy właśnie nx po 2 klazu, czyli inaczej mówiąc x plus 1 na 2 klazu do 2 sata. Ale ponieważ 2 sat działa liniowo w zależności od liczby zmiennych oraz liczby klazu, to otrzymamy rozwiązanie zależności na kwadrat. I teraz możemy się zastanowić, jak zoptymalizować takie rozwiązanie, bo już widać, że jesteśmy bardzo blisko rozwiązania zasadowego. Jedyne, co musimy zrobić, to zoptymalizować ilość klazu. Musimy jakoś wnieść liczbę warunków, powiedzieć, że co najwyżej jedna z tych zmiennych x1, x5 i x9 może być zapalona. I właśnie będziemy mieli takie podejście, że mamy pewien zbiór tych zmiennych x1, x5, x9, tak na przykład. I chcemy, żeby co najwyżej jedna z tych zmiennych była zapalona. I tutaj nazwałem przykład C, jeżeli mamy więcej takich zmiennych, żeby się lepiej patrzyło na to niż tylko trzy zmienne. I nad indeksami przepisałem jakieś wartości tym zmiennym. I my taki warunek, że co najmniej, że jedna zmiana jest zapalana, myślimy o tym w taki sposób, że jak mamy jakiś indeks, powiedzmy i tą zmienną, wśród tych, które mają być co najmniej, że jedna zapalona, to nie może być tak, że tutaj jest jedynka i jest jedynka gdzieś wcześniej. Chcemy to wymusić za pomocą właśnie takich klauzul. To nam daje taki pomysł, tak jakby, żeby trzymać tak jakby ora prefiksowego. Tak jak podobnie jak trzymamy sumę prefiksową, to tutaj chcemy trzymać informację, czy na jakimś prefiksie wystąpiła jedynka. Taki or prefiksowy by wyglądał w taki sposób, że od pierwszej jedynki już jest dalej same jedynki. I wtedy musimy tylko dać informację, że nie może być jednocześnie i zapalone, jak i prefiks od i-1 zapalony. Bo jeżeli tak jest, to znaczy, że są przynajmniej dwie jedynki, czyli warunek, że jest tam wyżej na jeden zmienna zapalona, nie jest spełniony. Czyli byśmy chcieli dodać właśnie takie n-1 klauzul, że powiedzmy, że xi nie jest jednocześnie zapalone z pi. Przy czym tutaj zakładam, że numerujemy od jedynki tam, od 1 do ileś tam. Tak samo prefiks, ale tak naprawdę to wykonujemy to oddzielnie, niezależnie dla każdej pary wartości różnej. I wtedy jedyne, co musimy się teraz zastanowić, to jak stworzyć taki or prefiksowy. To na pewno zaczniemy od stworzenia n dodatkowych zmiennych musimy przypisać do tej pierwszej zmiennej wartość, która się kryje pod pierwszym x-em. To żeby tak zrobić, ja dodam klauzulę, że nie x1 lub p1 oraz dodam klauzulę x1 lub nie p1. No i co to zrobi? Jeżeli x1 oraz p1 będą mieć różne wartości, to wtedy jedna z tych klauzul okazuje się, że jest równa fałsz. Więc w takim razie 2 sat nigdy właśnie nie zwróci takiego rozwiązania, gdzie mają różne wartości. Bo na przykład załóżmy, że x1 jest prawdą, a p1 jest fałszem. To wtedy akurat ta pierwsza klauzula się zwróci, że jest fałsz. Ponieważ nie x1 wtedy jest fałszem oraz p1 też jest fałszem, no lub z tych fałsz i fałsz to jest fałsz. No dobrze, czyli jeżeli dodamy te dwie klauzury, to wtedy, jeżeli 2 sat znajdzie nam rozwiązanie, o ile istnieje, to wtedy te dwa wierzchołki będą miały taką samą wartość. Dobrze, to teraz patrzymy na kolejne wierzchołki, w tym orze prefiksowym i chcemy dać wymuszenia, że jeżeli tutaj jest jedynka,
to wtedy tutaj ma być jedynka. Oraz podobnie, jeżeli tutaj jest jedynka, to wtedy tutaj ma być jedynka. I to brzmi podobnie jak implikacja. Czyli chcemy zabronić sytuacji, gdzie na przykład w x, to tam p i minus 1 jest jedynka oraz w p i jest 0. Czyli chcemy powiedzieć, chcemy tak naprawdę dodać taką klauzulę. Nie p i minus 1 lub p i. Bo ona właśnie zabrania, żeby pi minus 1 była prawdą oraz pi była fałszem. I podobnie. Dodajemy... to było tak jakby krawędź wymuszająca implikację 0 na prawo. I teraz z dołu do góry chcemy zrobić. Czyli nie xi lub pi. Dodajemy taką klauzulę. I w tym momencie uzyskaliśmy coś bardzo podobnego właśnie do ora prefiksowego. No przy czym tak naprawdę to niekoniecznie. Ale się okazuje, że to nie jest problem, że to nie jest taki prawdziwy or prefiksowy. Bo ten te wierzchołki na górze mogą... Na pewno jak się gdzieś zapali jakiś wierzchołek, to potem wszystkie kolejne będą równie zapalone. Bo jest właśnie ta klauzula wymuszająca zapalenie kolejnych. Oraz podobnie, jak się gdzieś pojawi na dole jedynka, no to wtedy na nią już na pewno też będzie jedynka. Ale nigdzie nie dodaliśmy warunku, że nie mogą się wcześniej zacząć te jedynki. Na przykład takie przepisanie byłoby jak najbardziej prawidłowe, by spełniało wszystkie klauzule. Bo po prostu wtedy się wcześniej zaczyna jedynka w tym ciągu prefiksowym. Ja mówię, że to nie jest żaden problem, jak się za chwilę okaże. Tak, tylko po prostu trzeba pamiętać, że to nie jest taki prawdziwy or prefiksowy, bo te wartości 1 mogą się zacząć trochę wcześniej. To ja teraz twierdzę, że te klauzury, które już dodaliśmy, są wystarczające. Czyli dodaliśmy te klauzury tworzące tak jakby ten ciąg PI oraz też dodaliśmy klauzury między PI-7 oraz XI. I teraz udowodnimy, że to jest wystarczające. To znaczy, że... No właśnie, co to znaczy, że to jest wystarczające? To znaczy, że jeżeli istnieje rozwiązanie do tego zadania, to ten dwusad właśnie to znajdzie. I na odwrót. Jeżeli dwusad nie znajdzie, to znaczy, że nie istnieje rozwiązanie do tego zadania. Bo załóżmy, że w naszym ciągu xi istnieją dwie jedynki. Przy czym chcemy, żeby nie było żadnych dwóch jedynek zapalonych. To wtedy wiemy, że w tym naszym ciągu PI będzie jedynka zapalona nad pierwszą jedynką i potem wszędzie dalej także będzie jedynka. Czyli jak spojrzymy sobie na tą drugą jedynkę, to ta poprzednia wartość PI także jest zapalona. Więc dwusad nigdy nie znajdzie takiego rozwiązania. Ponieważ dodaliśmy klauzulę, że nie może być zarówno tutaj jedynka, jak i tutaj jedynka. I podobnie można wykazać, że jak jest więcej jedynek, na przykład gdyby to było właśnie jedynkami, to wciąż dwusad by nigdy nie znalazł takiego rozwiązania. Czyli dwusad teraz ma szansę znaleźć tylko właśnie rozwiązanie, gdzie jest albo 0 jedynek, albo jedna jedynka. I wystarczy teraz pokazać, że jeżeli takie istnieje rozwiązanie, to dwusad je znajdzie. Czyli tak jakby w żaden sposób nie sprawi, że dwusad nie rozważy takiego rozwiązania, gdzie jest 0 albo jedna jedynka w ciągu. No dobrze, bo jeżeli mamy tylko właśnie jedną jedynkę, to wtedy wiemy, że w naszym ciągu P tutaj będą same jedynki. I ja teraz twierdzę, że jeżeli istnieje takie rozwiązanie, takie przypisanie wartości ciągu x, które jest całkowicie poprawne w tym zadaniu, to wtedy dwusad znajdzie, a co więcej, ta jedynka, pierwsza jedynka w ciągu P nie pojawi się nigdzie wcześniej niż pierwsze wystąpienie jedynki w ciągu
jedyne jest wystąpienie luki w ciągu x. Dlatego, że takie rozwiązanie jest poprawne, no ponieważ ten ciąg P spełniał wszystkie warunki tych klauzów. Nad pierwszą jedynką jest jedynka, a potem są same jedynki. Oraz te wartości są różne. A dwusad, pamiętajmy, że dwusad zawsze znajduje rozwiązanie, jeżeli istnieje. A to jest poprawne rozwiązanie. Więc w takim razie dwusad się zwróci. Tak, jak gdyby tutaj była jedynka, no to wtedy już to nie jest poprawne rozwiązanie, ponieważ są dwie jednocześnie jedynki, tak na jednej przekątnej. No i możemy ponownie rozważyć, co jeżeli jest 0 jedynek w tym naszym ciągu xi, to wtedy ponownie. Pi może się gdzieś wcześniej zapalić, może się pojawić gdzieś indziej wcześniej jedynka niż nigdzie, bo tak naprawdę prawdziwy OR prefiksowy, prawdziwy ciąg Pi miałby same 0. Ale nie jesteśmy w stanie tego wymusić klauzulami. A to, że gdzieś się zapali jedynka, a potem dalej będą same zapalane jedynki, to zupełnie nic nie przeszkadza. Dlatego, że każde takie klauzury no cons będą spełnione, ponieważ jest co najwyżej na jedynka. Dlatego, że x, ciąg x i jest cały skaszony. Tak czyli, pomimo tego, że ten nasz ciąg pi orów prefiksowych nie jest takim, no powiedzmy, prawdziwym orem prefiksowym, to to jak najbardziej wystarcza. I wtedy za pomocą nie więcej niż 3n klauzów, gdzie n to jest powiedzmy liczba tych zmiennych, które chcemy mieć co najwyżej zapalonych, co najwyżej jedno zapalone, nie jesteśmy w stanie wymusić właśnie, że co najwyżej jedna z tych zmiennych jest zapalona. No ten rzędu o n. A jak zrobimy to dla każdej pary wartości, no to się sumuje do właśnie o n, ponieważ łącznie wszystkich par jest o n. A ponieważ dwa są z różności o n, no to otrzymujemy po prostu algorytm z różności o n.